Trzeba przywrócić bezwzględnie przywrócić, powszechną służbę wojskową. Ja bym zrobił w moim przekonaniu trzymiesięczne przeszkolenie obrony wojskowe, tak jest, obrony cywilnej dla 100% społeczeństwa. Tylko 17% młodych ludzi broni, chce bronić ojczyzny. Trzeba z tym skończyć. To i tak dużo. No, chyba pan żartuje. Nowoczesny podręcznik o wywiadzie osobowym. Zamów już dziś na fanbook.store. Andrzej Derlatka, witam Państwa serdecznie. Jak również witam serdecznie naszego gościa, którym będzie Pan Nawal Mateńczuk. Postać, której nie muszę Państwu specjalnie przedstawiać. Z ogromnym doświadczeniem w jednostkach wojskowych specjalnych, zwłaszcza w gromie uczestnik wielu misji zagranicznych z ogromną wiedzą na temat funkcjonowania sił zbrojnych. Obecnie jego wiedza i doświadczenia jest wykorzystywane w Ministerstwie Obrony Narodowej w zakresie warunków funkcjonowania Wojska Polskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o żołnierzy Wojska Polskiego, stworzenia im takich warunków, żeby byli bardziej efektywni, no i jednocześnie bezpieczni. Także dzisiaj będziemy rozmawiali głównie o wojsku. Dzień jest szczególny, ponieważ wszyscy myślimy o tym, co się dzieje w świecie. Jest tysięczny dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę. Są różne decyzje, które są podejmowane w związku toczącą się wojną. Dzisiaj jest sytuacja nowa w jakimś sensie, ale moim zdaniem niekoniecznie. To jest podpisanie dekretu przez Putina o użyciu broni jądrowej, gdzie zmieniono i złagodzono warunki użycia broni jądrowej. Zresztą te publikowane deklaracje rosyjskie w tym zakresie są w dużej mierze, w dużej mierze zabiegiem propagandowym, ponieważ ta broń jądrowa może być użyta niekoniecznie w taki sposób i w tych okolicznościach, jak określone są w tym dekrecie. Tam, na co chciałbym zwrócić uwagę, jest zapis mówiący o tym, że Rosja może użyć broni jądrowej wobec państwa nieposiadającego broni jądrowej w sytuacji, jeśli będzie atakowane terytorium państwa rosyjskiego, a państwo, które nie posiada broni, posiada sojuszników, którzy posiadają tę broń jądrową. Także jako żywo pasuje to do sytuacji Ukrainy, ale Rosja się powstrzymuje od użycia broni jądrowej, ponieważ. Funkcjonuje znana nam z czasów zimnej wojny zasada MAD, co oznacza zagwarantowane Wzajemne Zniszczenie. Po angielsku brzmi to Mutual Assured Destruction. Oznacza to, że każda ze stron, która użycie, użyje broni jądrowej, może się liczyć z reakcją strony przeciwnej, która może doprowadzić do kompletnego zniszczenia państwa, które użyje broni jądrowej. To między innymi skłoniło takie państwa jak Finlandia czy Szwecja do wstąpienia do NATO, ponieważ ani neutralność, ani niezłe siły zbrojne nie gwarantowały bezpieczeństwa w tym zakresie. Dopiero objęcie parasolem nuklearnym, bo w NATO działa parasol nuklearny amerykański, powoduje, że i Szwecja, i Finlandia czują się bezpieczni. Jak się do tego odnosi, co się dzieje na Ukrainie, co się wszystkim w tej chwili, no, niektórym przychodzą ciarki po plecach, jak Wojsko Polskie się odnosi do tych wydarzeń na Ukrainie? Jak się przygotowujemy dobra naszego kraju? Dzień dobry, witam serdecznie. Jak my się przygotowujemy? Pyta się pan, jak przygotowuje się Wojsko Polskie? Ja bym może zadał całkowicie troszeczkę inne pytanie, jak my jako Polska, jako całe społeczeństwo zapatrujemy się na ten konflikt, na wojnę, bo... Jak popatrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, to tam bomby rosyjskie nie spadają tylko na żołnierzy, ale w większości, albo może na równi, spadają na infrastrukturę krytyczną, którą są elektrociepłownie, elektrownie, szpitale, oczyszczalnie ścieków, przepompownie wody a więc wojna jest pełnoskalowa, która dotyka każdego zagadnienia państwowości. I ucząc się, na bieżącej wojnie, jak może wyglądać kolejny, inny konflikt, inna wojna, to możemy sobie popatrzeć, że to nie jest pierwsza wojna światowa lina frontu, że to nie jest średniowiecze, gdzie dwie mm, mocne ekipy stają naprzeciwko siebie i się spierają na utwardzonej ziemi, tylko jest to wojna, która wkracza całkowicie w całą państwowość kraju, który bierze udział. Ukraińców tylko powstrzymuje... Atakowanie Rosjan na ich zapleczach zasięg posiadanych przez nich dronów i rakiet. Rosja poprzez swój potencjał militarny praktycznie razi całe terytorium Ukrainy. No i teraz wracamy do tego pytania, jak się szykuje do tego wojsko. No, wojsko jest przygotowane, no bo to jest nasza praca, nasza służba, a więc żołnierze pracując, szkoląc się, poznając nowe technologie. Podejmuje te działania, które pozwalają nam wyczuć przeciwnika, jak się mu przeciwstawić. Mamy doktrynę obronną, którą można się kłócić lub nie, no ale my jako NATO nie mamy zapędów takich, by pozyskiwać kogoś, y, ziemię. Mówiąc tak kolokwialnie, prawda? Ale ta doktryna obronna, zadajmy sobie takie pytanie, czy jest słuszna, czy Czasami, żeby się dobrze nie bronić, nie lepiej zaatakować. Ja to mówię na zasadzie ringu i mamy pięściarza, który jest tylko w defensywie. A więc, żeby wygrać tę walkę, trzeba zaatakować. Oczywiście, mając do tego siły i środki. I przygotowywanie się do konfliktu, do wojny dzisiaj, to jest posiadanie dla mnie broni ofensywnej. To jest to, czego brakuje dzisiaj Ukrainie, która tak bardzo. Yy, chce, by Zachód pozwolił używać broni, technologii do rażenia celów na terenie Rosji. To, co pan mówi dzisiaj, to, co Putin podpisał, no to zrobił krok wyprzedzający, bo doktryna rosyjska stanowiła, że może Rosja zaatakować bronią nuklearną państwo, które zaatakuje bezpośrednio Rosję. Dzisiaj, tak kolokwialnie mówiąc, może zaatakować państwo, które udostępni. Broń, która będzie w stanie razić cele w Rosji. Prawda, tam różnego rodzaju zapisy, ale mniej więcej o to chodzi, taki, taki straszak. Więc odpowiadając na polskie na pana pytanie, jak się szukuje żołnierz Polski? A więc pierwsza rzecz to jest takie mentalnie powtarzanie tego, że mamy żołnierzy na czas pokoju, pokój nie jest dany nam zawsze, to co się często powtarza. I przygotowywanie, że jednak może być ta chwila i ten czas, kiedy trzeba będzie jednak nie tylko działać, walczyć na poligonie, ale i w boju. Ja bym tutaj taką anegdotę opowiedział, że jak wstępowałem do gromu, zaczęły być nasze szkolenia, takie dosyć poważne, prawdziwe. Nasi instruktorzy, którzy byli na szkoleniach w Stanach Zjednoczonych, zawsze nam powtarzali, że panowie, Wy jesteście szkoleni na poważnie, i że kiedyś przyjdzie ta czas, ta chwila, że będziecie musieli naprawdę z ostrą amunicją z karabiniem stanąć na przeciwko przeciwnika. I mówiono nam, że to się może kiedyś raz wydarzyć. No bo jednak historia, ta sprzed 2000 roku ataki terrorystyczne były. Czymś rzadkim wydarzały się, no ale mieliśmy doświadczenia w Monachium, mieliśmy doświadczenia brytyjskiego SAS, które od czasu do czasu gdzieś tam działało. Więc my, jako młodzi żołnierze, mieliśmy w głowie, że może się to kiedyś wydarzyć, a nie bieraliśmy tego pod uwagę. Kościół nie brał pod uwagę, że będzie World Trade Center i że w pewnym momencie, jako żołnierze, którzy są szkoleni do. Czynnego zwalczania terroryzmu w cudzysłowie do odbijania zakładników, będziemy ci do prawie pełnoskalowej wojny i to jeszcze na terenie obcym, nie, nie polskim. Ej, wspomniał Pan o doświadczeniach, które, które wojsko polskie, i cała Polska też, oczywiście, bo kolejna wojna będzie również wojną totalną. I tak nie wiemy kiedy, chwili, ale warto się do nich przygotować. Tak, trzeba być nie? przygotowanym, tak. chociażby po to, żeby nie, nie wydarzyła się, bo trzeba być tak silnym, żeby przeciwnikowi nie ukłacało się Dlatego moja mowa, że powinniśmy mieć broń, która jest też ofensywna, która będzie odstraszać, że nie będziemy się tylko bronić, ale jesteśmy w stanie też dokuczyć wam. Zgadza się. Jest taka wizja polskich pazurów żeby posiadać taką broń, która uderzy w sposób dotkliwy przeciwnika. Ale to też się dzieje, no bo zakupy F-35 to jest mocna siła ofensywna jednak. nie Ma się Oczywiście, co jak najbardziej. To zdecydowanie samoloty ofensywne. Natomiast oczywiście jest też kwestia uzbrojenia tych samolotów. No, ja I, jako samolot i, widzę całość, łączność uzbrojenia. Generalnie rzecz biorąc, wniosek, który też z wojny Ukraiń, ukraińskiej wynika, że musi być silny przemysł, który będzie wspierał wojsko, które jest na froncie, które uczestniczy w walce. Najlebić nie panie, może nie być takiej w sytuacji... w tym momencie o całości państwa, bo tak, nie, że Oczywiście, że tak. Przemysł uchwały. zbrojeniowy mhm. jest bezwzględnie potrzebny Polsce jako wsparcie własnych sił zbrojnych, jak i również przysporzenie też korzyści dla całej gospodarki, chociażby po poprzez eksport tej broni, którą wtwarzałby polski przemysł. Problem w tym, że wydajemy 26 miliardów dolarów w Stanach Zjednoczonych tylko na zakup broni, i nie ma żadnego offsetu. Tylko jest, to, jest to straszne. W strefę gospodarki. Pan zaznaczył też, że jestem, czy może sam się bardziej przedstawię, pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej. I ten mój przedział wspomagania pana ministra swoją wiedzą dotyczy się tego. Od szeregowego żołnierza do generała, a więc ja sobie w ten przemysł nie wchodził, bo to jednak nie jest. No, ale, moja ale wejdźmy w takim dziecina, razie w temat tak. wyposażenia żołnierza. Mój przyjaciel, generał Sławomir Potelicki, z którym przez hmm. wiele lat pracowałem i wspierałem go też przy tworzeniu jednostki Grom, w jakiś sposób, opowiadał wiele rzeczy o różnych operacjach Gromu. Hmm. Między innymi rozmawialiśmy też dużo na temat tego, z czym się spotkały polskie kontyngenty wojskowe w Iraku i w Afganistanie w kontekście ich wyposażenia. Walczył o drony dla tych jednostek, walczył o to, żeby były odpowiednie mundury, walczył o to, żeby była odpowiednia łączność i tak dalej. Wiele się od tego czasu zmieniło. O ile pierwszy początek operacji na granicy wschodniej, na granicy z Białorusią, wyglądał pod tym względem również nie najciekawiej. Wiele było informacji w mediach o tym, że żołnierze nie mają gdzie mieszkać, że żołnierze mają modelowania właściwego, że kupują w sklepach wyżywienie. Teraz informacje o tym, co się dzieje na granicy, są pozytywne, ponieważ zaszły tu zasadnicze zmiany. No, poszły większe pieniądze oczywiście, uh -huh. na wszystko potrzeba pieniędzy. Ale żołnierze już nie narzekają na te elementarne, bytowe rzeczy. Mają gdzie mieszkać, wyposażenie jest właściwe. Wyżywienie też jest właściwe. Jest cały program Szpej. Może by Pan przybliżył nam, na czym ten program ma polegać? To, że żołnierze narzekają, to myślę, że to się nigdy nie skończy, bo ja byłem tym narzekającym żołnierzem też. Pan wspomniał tutaj, że żołnierze sobie kupują różnego rodzaju rzeczy. Też kupowałem mnóstwo rzeczy i uważałem coś to za coś fantastycznego. Bo w wojsku często są wąskie specjalizacje, których nie obejmuje zakres napisany na dokumencie. Danie możliwości dokupowania sobie drobnego uzbrojenia pozwala to, że go mamy wykorzystywać. Raczej bym popatrzył i nad czym gdzieś pracuje nad taką zmianą przepisów, że żołnierz ma możliwość dokupienia sobie swojego indywidualnego sprzętu i zgodnie z prawem go móc używać, nie? bo ja patrzę na moje uzbrojenie, jakie posiadałem, gdy robiliśmy abordaże na statki na Zatoki Perskiej. I proszę mi uwierzyć, połowa mojego sprzętu to było mój indywidualny. Bo nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek rozpisce figurowało, że mogę mieć mały, krótki łom, kombinerki i mnóstwo innych takich rzeczy, które były mi potrzebne, żeby na tym statku móc dostać się, by sprawdzić jakąś szafkę i tak dalej. Ale to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że to, co się dzieje w naszym życiu cywilnym, przeskok technologiczny dzisiaj mamy tak szybki, że nie jesteśmy w stanie nadrobić ani my, będąc w cywilu, a tym bardziej instytucje państwowe, by nadążać za tym, co daje nam nowa technologia. Od telefonów komórkowych poprzez pojazdy, sprzęt i tak dalej. Rynek cywilny bardzo szybko pędzi, i kupując, robiąc zakupy dzisiaj dla wojska, robimy je na 5, 10, 15 lat, prawda? No bo ten sprzęt musi zapracować na siebie poprzez y, zużycie się. To jest y, kupienie dzisiaj najnowocześniejszej kamizelki taktycznej i to patrzę ze swojego doświadczenia. Kiedy mieliśmy tą kamizelkę top of the top, jedziesz na targi zbrojeniowe po pół roku i widzisz, ej, to już jest fajniejsze, to już ma lepsze rozwiązania lepsze zamki, lepsze klipsy ktoś wpadł na coś nowego. I co teraz? Dla takiej topowej jednostki jak Grom, wycofać ten sprzęt, który ma 6 miesięcy i zakupić nowy? No nie da się, jednak patrzymy na te zakupy, że muszą one troszeczkę trwać. Proszę zobaczyć na telefon komórkowy. Kiedyś na premierę jakiegoś nowego telefonu czekaliśmy rok dwa lata dzisiaj co 6 miesięcy nie? A więc z tym się umierzymy, że kupując jakiś sprzęt, trzeba o tym pamiętać, że za pół roku, za rok będzie coś nowszego, a to trzeba zużyć. Granica to jest coś, czego nie przewidzieli nasi ustawodawcy. Mamy w wielu obszarach w Polsce czas pokoju i czas wojny. To jest tak samo patrząc pod względem klęsk żywiołowych i uruchamiania różnych systemów, że musimy mieć coś, co jest pomiędzy, co jest w środku, żeby móc użyć siły i środki w czasie pokoju takie same jak w czasie wojny, tylko nie walczymy, a się zabezpieczamy. To jest wyjazd na przykład cięższego sprzętu z, z koszar. To są różnego rodzaju zawiłości prawne, które moglibyśmy zrobić już. Ale nie możemy, bo jest czas pokoju. W czasie wojny byśmy zadziałali, w czasie pokoju nie. To pokazała nam granica, że na przykład w okresie międzywojennym, w tym dwudziestolecie międzywojennym, byliśmy przygotowani na coś takiego, bo mieliśmy Korpus Ochrony Pogranicza, tak? Jak się nie mylę, i to były wojska ochrony pogranicza. W czasie słusznie minionym, gdy byliśmy w układzie Warszawskim, mieliśmy wojska ochrony, tak? To było... Ochrony pogranicza. Wojska Ochrony Półrańcza, później było przez chwilę zrobione. Wojska Ministerstwa to były Inne Nadwiślańskie. to zupełnie do niczego tak, innego służyły. Do innego Nadwiślańskie, ale to były Nie wojska. Nie były związane z granicą. Z granicą, wcale. ale to były wojska. To były które następca mogły, KPW. Tak, ale to były wojska, które mogły działać na terenie Rzeczpospolitej. Tak jest, w czasie pokoju. Tak. Na, do na przykład umienia zamieszek. Dokładnie, ale proszę sobie zobaczyć. Mamy granice i mamy funkcjonariuszy, którzy muszą zmierzyć się. Z działaniami, które prowadzą, które by musiały prowadzić wojsko. Mamy żołnierzy, od których oczekuje się, żeby prowadzili działania policyjne, nie mając przeszkolenia i sprzętu do granicy, a więc ta granica wymusiła nam stworzenie czegoś, co nie jest ani wojną, ani pokojem. Bo tam są dosyć mocne działania, są atakowani. A więc ja patrząc i będąc w ministerstwie, skupiam się na tym, w pojedynczym żołnierzu, niezależnie od korpusu, żeby miał warunki służby, zmiana przepisów prawa, żeby miał możliwość korzystania z nowych technologii, nawet jeżeli nie daje mu tego wojsko, bo przepisy wojskowe, zakupy nie nadążają często za tym, albo, tak jak powiedziałam, zostało już coś kupione i musi się to po prostu zużyć. A Wojsko dla mnie to jest duża instytucja. To jest jak duży pracodawca, jak duży biznes. 150 prawie 200 tysięcy osób z pracownikami cywilnymi. Dosyć duża branża. I w tej branży, jakby mieć taki, jest tak duża fabryka w Polsce? Nie ma. To jest duży pracodawca, który ma od pracowników fizycznych po menadżerów i dyrektorów, łącznie z panem premierem który i prezydentem, który jest na czubku tej administracji. Trzeba się zaopiekować na równi wszystkimi, żeby mieli satysfakcję pracy, bo służba ok, ale traktujemy ją też jako pracę, że przychodzimy do pracy, dostajemy pensję, idziemy na urlop, mamy dzieci, potrzebujemy żłobków, przedszkoli i to wszystko toczy się w normalnym życiu, nie jest oderwane od naszego życia codziennego. Dlatego też jest dobrym pomysłem wprowadzenie karty rodziny wojskowej. A więc ten żołnierz, który ma dosyć służbę, już nie taką jak kiedyś, bo jednak byliśmy przez lata przygotowani, że jestem w koszarach, żyję sobie w swoim miejscu. Rzadko kiedy ci żołnierze migrowali po Polsce, to dzisiaj można popatrzeć, że zaczynamy mieć taką trochę amerykańską armię, że dzisiaj jestem tutaj, a na trzy miesiące, na pół roku muszę być oddelegowany. W Ameryce to jest super, przyjeżdża nawet z filmów, to znamy. Ciężarówka pakują twoją rodzinę, dom, dzieci, jedziemy do innego stanu, wypakowujesz się, masz. Tam na dzisiaj ten już nie tylko mąż, ale też i żona może pojechać w inne miejsce. A jeżeli mamy rodzinę i męża i żonę w wojsku, jedą w jedną stronę, bo taki jest rozkaz, taka jest potrzeba, druga osoba w drugą stronę. A więc ta transformacja naszego wojska naszych żołnierzy jest dosyć duża, łączy się to z takim normalnym codziennym życiem i to wszystko robimy pamiętając, że jednak za naszą wschodnią granicą jest pełnoskalowa wojna. Trzeba ludziom, żołnierzom dać godne warunki, pozbawiać ich albo ściągać z tych takich, ja mówię takie Głupotki regulaminowe, które są jeszcze pozostawione z czasów ludowego Wojska Polskiego, na dzisiaj jak patrzy się na niektóre zapisy, to tak nie brzmią one. No bo jak jest zapis, kto komu w jaki sposób ustępuje miejsca przechodząc przez składkę schodową. A jedni powiedzą, OK, to musi być wszystko, bo to jest wojsko regulaminowe. Serio. W XXI wieku, w 24 roku to jest takie ważne, tak przecież już wyedukowani jesteśmy, z przedszkola, ze szkoły, że jednak ustępujemy sobie tego miejsca i można sobie powiedzieć, czołem, dzień dobry i nikt nie widzi obrazy, że ktoś kogoś, mundurem, o mundur się otrze. A dlaczego o tym mówię? No bo jednak w tej mojej karierze wojskowej bardzo duży kontakt był z żołnierzami z innych armii. I nie jest do pomyślenia obrazek, że siedzi sobie szeregowy, ja akurat mogę powiedzieć z Norwegii, na kanapie szeregowy, major z Norwegii, obaj mają nogi na stole i razem piją piwo i się śmieją. To jest jego podwładny, ale co jest za problem, żeby byli kolegami i żeby razem wypili piwo? Nie ma żadnego. My jednak jeszcze mamy w tej naszej mentalności dosyć dużo tej spuściżny, że jednak stopień stanowi o tym, kto może nogi na tym stole trzymać i pić piwo. A najlepiej w naszej kulturze, żeby tych nóg na stole nie trzymał? Nikt. Ale już siedzieć na kanapie razem i pić piwo? A dlaczego? Nie. Zgadza się. To jest też kwestia nie tylko Polski. Nie dotyczy to tylko PRL-u. Dotyczy to wielu innych narodów, które ukształtowały się w hmm. innych warunkach. Takim ekstremalnym pod względem jest naród austriacki. Gdzie pozycja, tytuły odgrywają wielką rolę. Amerykanie są większymi dużymi. I ta amerykanizacja życia w Europie postępuje również w takich krajach jak Niemcy, którzy też są podobni do nas pod tym względem. Więc ważna jest praca, którą się wykonuje w armii amerykańskiej. Wielokrotnie byłem w Ameryce, współpracowałem ze służbami amerykańskimi i ważna jest praca, którą się wykonuje a nie to, jaki masz stopień, czy tam jaką rolę społeczną. Także jest to kwestia też transformacji, która się w tej chwili odbywa. Nie wiem, czy już ten Departament Transformacji w Instytucji Obronowej został utworzony, czy tam czy jest, jeszcze Jeszcze nie. chwila i są akurat w tych dniach są podziały różnego rodzaju komórek. To się, to się dzieje zresztą 15 listopada w monitorze z rządowym ukazały się już już zmiany, ale ja mówię też patrząc o tej transformacji za czym ona idzie, bo mamy nasz rynek cywilny, nasze bycie w cywilu, takie takie normalne i proszę sobie zobaczyć, że jak funkcjonujemy w cywilu. Już złapaliśmy trochę tego oddechu takiego życia na zachodzie i ta pani, która kiedyś ekspedientką była i mogła nam coś sprzedać pod lady, jej status społeczny Y, zmalał y, ten status społeczny z tych moich czasów takich dziecięcych, pamiętam, to miał największy kierowca z zaopatrzenia, bo on miał wszystko. Dzisiaj ten status społeczny rozchodzi się dosyć równo, bo mogę wykonywać ważną pracę dla państwa, a być szeregowym pracownikiem. I dlaczego o tym mówię? Bo w pewnym momencie jak przychodzi w cudzysłowie, wojna, to zaczynają być najważniejsi ci szeregowi sierżanci i oficerowie niższego szczebla, bo to oni są na tej pierwszej linii. I jak chcemy mieć zdeterminowanego młodego 20-, 20-paro, 30-latka, żeby walczył za ojczyznę, nie ginął, walczył za ojczyznę z przekonaniem, że robi słuszną sprawę, jak krok wcześniej, przed wojną, dotykało go mnóstwo rzeczy, które. Tak naprawdę nie miały znaczenia, żeby wyszkolić go dobrze do działania bojowego. Ja panu powiem to na przykładzie, mieliśmy powódź i naprawdę wielki szacunek dla wszystkich żołnierzy, żołnierek, czy kobiet, żołnierzy, bo większość panu nie lubi, żeby w ten sposób mówić, dla nich za ciężką pracę. Jeżdżąc z panem ministrem, z dyrektorami departamentów, Patrząc, pomagając w jakimś stopniu poukładać tą pracę, jakie miały tam znaczenie przepisy mundurowe, które na co dzień są przez niektórych, bo niestety w Polsce mamy prawo, że często o jakieś przepisy walczą, albo nie walczy taki aspekt ludzki. Jak ktoś brudny przez 3-4 dni zasuwał w jednych spodniach w mokrych butach na tym wale, żeby to robić, żeby pakować worki, kopać wały i w ogóle pomagać. Tam nagle te przepisy nie były ważne. Obowiązywały, proszę mi uwierzyć, tak samo jak będąc na kompanii, znaczy na kompanii, jak będąc w koszarach. Nie ma nigdzie zapisu, że jeżeli żołnierz bierze udział w działaniach powodziowych, może chodzić na przykład bez koszulki, w cudzysłowie na gołej klacie. Nie może. Nikt na to nie zwraca uwagi. Ważne, żeby dobrze te worki pakował i żeby je wiązał i żeby brał udział. Ja nie mówię, że w czasie... Służby chodzić na gołej klasie, bo mi akurat tutaj chodzi teraz, na przykład, o zarost, o tatuaże na przedramieniach. o buty, żeby móc chodzić w trakcie działań yy, poza tych regulaminowych, w których występujemy w... oficjalnie, to żeby móc używać swojego sprzętu, swoich butów, takie drobne proste rzeczy, które są czymś naturalnym, bo nie na wszystkich te buty pasują. Czasami się zuważywają dla kogoś wcześniej, albo po prostu ma taką stopę, że akurat ta rozmiarówka mu nie pasuje. A więc w trakcie tego czasu, w którym jesteśmy, tak pozmieniać przepisy, tak zmieniać naszą mentalność, żeby odpuścić sobie tym drobnym rzeczom, które nie mają wpływu na nasze działanie, bo później będziemy bardziej zmotywowani do tego, żeby dobrze służyć i walczyć, gdy przyjdzie godzina prawdy. czy przyjdzie. Przyjdzie. Jako stary szpieg potwierdzam. Nie wiemy kiedy, ale przyjdzie. Natomiast to przygotowanie się wojska uh -huh. polskiego, no oczywiście musi uwzględniać ten aspekt, żeby żołnierz czuł się komfortowo. Znaczy... Ja się zgadzam z tym, że tam dokupywanie pewnego asortymentu. Jest dopuszczalne, to jest A czasem pana, konieczne. Pana doświadczenie też mówi, że warto sobie dokupić coś swojego. Oczywiście, że tak. No, to pokazuje też front. Tylko wiemy, skala. jak żołnierze ukraiński żeby była. Oczywiście. Żołnierz musi być zaopatrzony przez państwo polskie. A nie może bazować na tym, że sobie kupi gdzieś w jakimś sklepie militarnym, to nie jest od tego. To oczywiście... Tym bardziej, że my tych sklepów militarnych jako wojsko, jako instytucja nie mamy. Amerykanie mają PIEX-y, Wchodzisz do sklepu wojskowego, gdzie jest sprzęt dopuszczony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych do obrotu i wiedząc, że tam kupujesz magazynek, jest on takiej samej klasy jak ten magazynek, który dostaje. Oczywiście. Z wojsku, nie? To jest. Tu mamy możecie, jeszcze lukę, którą musimy przepracować. Jest standardowe wyposażenie, Jeżeli ktoś chce mieć coś ponad standardowego, proszę bardzo. W przypadku jednostek specjalnych, wojsk specjalnych, to jest naturalne, że żołnierze muszą mieć pewien luz w doborze wyposażenia. W przypadku jednostek regularnych państwo powinno zadbać o to. Nie wszystkich stać na to, żeby kupować taki Tylko, jest coś to takie. korzystać z takiego jak mundurówka. Prawda? A więc nie, nie pralka, a dokupienie sobie jakiegoś asortymentu, który mi się przyda do tego, żeby móc z tym funkcjonować. To też jest do przerobienia w całej naszej takiej mentalności, no bo jednak jak ktoś dostaje mundurówkę, to często nie idą to pieniądze na dobór sobie sprzętu, tylko na pralkę. Też po prostu to są dodatkowe pieniądze dla gospodarstwa domowego. domowego. Dokładnie, no, to dokładnie tak. Sam korzysta ale, przez lata ale, z mundurówki. Ale na co idą? No, ja wiem, że tak jest, ale... No tak, natomiast chodzi o doświadczenia ukraińskie, ponieważ pomagamy Ukrainie. Wojsko polskie oddało wszystko to, co mogło było oddać. Często z jednostek wojskowych oddawano sprzęt, o czym się teraz niespecjalnie mówi, ale powinno się o tym mówić, ponieważ inni się chwalą tym, że dają znacznie więcej. Natomiast chodzi o co innego. My powinniśmy też uczyć się, jak wygląda obecnie wojna, w jaki sposób zachowują się żołnierze, co im potrzeba. To są rzeczy, które trzeba podglądać tam. Pamiętam, ale proszę mi wierzyć, no nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że to się dzieje. Że to się dzieje, bo ta ewolucja na żywym organizmie ukraińskim jest, jest dosyć duża i to nie tylko w Polsce, ale też we wszystkich krajach NATO, albo też na całym świecie. Proszę sobie zobaczyć, jak na tą wojnę będzie zerkać teraz Kora Południowa. Korea Południowa, widzimy jakie są delegacje, że jednak delegacje z Korei Południowej, z Japonii przyjeżdżają do Ukrainy, żeby zerknąć sobie na tych żołnierzy koreańskich, którzy do tej pory widzieli za płotem albo tylko ze zdjęć. Dzisiaj będą mieli pełny aspekt, a jeszcze jeżeli wezmą do niewoli takiego żołnierza koreańskiego, to już jest w ogóle dla nich niesamowita informacja. Więc wojna, która się dzieje w Europie, będzie miała w 100% przekład na to co się dzieje w Azji i to tej dalekiej Azji, no bo jeżeli by Korea Południowa pochwyciła żołnierza z Korei Północnej, to byśmy o tym słyszeli w mediach, gdyby się to wydarzyło tam. A tutaj mają możliwość dotarcia i to nie tylko do jednego szeregowego, tylko do całego, nie wiem, plutonu albo i nawet kompanii. Nie wiem, no, oczywiście, jak to się tak. rozwiniemy, ale to pan z wywiadu no, to tak. tutaj powinien się jeszcze ciekawiej wypowiedzieć na, razie, na, ten, na, na ten temat, który tak. tam się dzieje. To dzieje się w obu, stron, w obu stronach. Kilka dni temu Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, oświadczył, że wojna w Ukrainie została wywołana przez Amerykanów, żeby zbierać doświadczenie przez większym konfliktem. Widzi ale... pan, no to samo przez się, się to rozumie, tak. co, co teraz Z punktu widzenia natomiast tych, naszych żołnierzy, Ważna jest sytuacja żołnierza ukraińskiego. Tam wchodzą w grę różne aspekty, tak jak umodorowanie, wyposażenie i tak dalej. Rozumiem, że na to patrzymy i podglądamy, co się sprawdza, co się nie sprawdza. On niedawno, zimą zeszłego roku, dostali duże, duże ilości wyposażenia z Kanady, zimowego wyposażenia, które Ukraińcy uznali, że jest fantastyczne. Tylko proszę jeszcze pamiętać o, o, o jednej rzeczy, że armia ukraińska przez dzień wojny... Nie była tak doposażona jak nasi żołnierze. A więc tam były duże, dosyć duże braki, a mnóstwo swojego sprzętu też indywidualnego wysłałem na Ukrainie. Chyba każdy z nas, bo tu się nie ma czym licytować, włącznie wszyscy moi koledzy i całe nasze społeczeństwo. Mnóstwo rzeczy wysyłało takich, że żeśmy tak trochę z niedowierzaniem patrzyli, ej serio, wy tego nie macie i to potrzebujecie. Tylko, że skala od butów i rękawiczek skończyła się dzisiaj na potrzebie rakiet dalekiego zasięgu. A więc się. ewoluowało tak. To, co Pan mówi i to, co mówią często eksperci, a z czym ja się nie zgadzam, to nie zgadzam się z tym, Albo inaczej, nie chciałbym się zgadzać, albo zmieniałbym polskie wojsko, że mówią, że wojny rozpoczynają profesjonalni żołnierze zawodowi, a kończą je rezerwy. No to ja nie chciałbym, cudzysłowie, tak prowadzić wojny z Rosją, żeby nasi żołnierze, żebyśmy my ginęli dzisiaj tak, jak giną żołnierze na Ukrainie. A więc szkolmy naszych żołnierzy, kupujmy im taki sprzęt, że do kolejnej wojny. Nie będziemy się przygotować jak wo do wojny, która będzie trwała 3, 4, 5, 6 lat i będzie na wyniszczenie. No bo taką wojnę dosyć trudno wygrać, patrząc jak duży jest związek radziecki. My mamy się szykować do takiego konfrontacji z Rosją i to nie jako Polska, jako całe NATO, żeby tą konfrontację zamknąć w dwóch tygodniach, w trzech. No powiem od razu. Jako stary szpieg, nie da się. Wojna z Rosją będzie ja tak wojną nie? na wyniszczenie. Prawdopodobnie nie będzie użyciem broni masowego rażenia, bo ani jedna, ani druga strona nie będzie do tego skora. Jeśli dojdzie, mam nadzieję, że nie dojdzie, a jeśli dojdzie do konfliktu, musimy się liczyć z bardzo poważnymi stratami i z bardzo długim trwaniem tej wojny. Nie ma co się łudzić, że może być inaczej. To wojna na Ukrainie powtórzymy. pokazuje, że taka wojna, mimo że Rosja chciała ją zakończyć dwa tygodnie. Przecież uderzyli na kijów. No, ale i myśleli, że dni, uda się Tylko, że tak. chcieli ją zakończyć w ten sposób, że wchodzą jak do Afganistanu w 1979 roku, zamiatają wszystko, mają 30% kraju, reszta sobie jakoś tam żyje. To jest I... pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest kwestia sojuszy. Jest takie stare polskie przysłowie. Jeśli umiesz liczyć, licz na siebie. Jest jasną sprawą, że obserwując to, co się dzieje w Europie Zachodniej. Nie zbierają się mocno do tego, żeby wzmacniać przemysły przemysłu obronne, zwiększać siły zbrojne. Oczywiście zapowiedzi, jak w Niemczech, zeitwende było takie, że ta armia niemiecka byłaby potężna, ale cóż z tego? Nic się nie dzieje tak naprawdę. Znaczy Niemców troszeczkę roz, rozgrzeszam, bo Niemcy mają jeszcze tą łatkę po Drugiej wojnie światowej i rozbroili się nie tylko zbrojeniowo. Dokładnie tak, ale tylko... Dokładniejsz... Brytyjczycy mają wojsk lądowych 80 tysięcy. To jest żart. No, już też nie są państwem kolonialnym. No tak, ale jeśli o to mamy liczyć na sojuszników, którzy nie mają wystarczającej liczby żołnierzy, żeby obronić własne terytorium, to co to Wie znaczy? Wie pan dobrze, bo myśmy się zachłysnęli raz z końcem II wojny światowej. My nie za bardzo, bo do 1993 roku, dopóki Rosjanie od nas nie wyjechali, mieliśmy te biażmo II wojny światowej na karku. Po przewrocie zachłysnęliśmy się i poszliśmy w ten dobrobyt. I super, nie mamy granic, możemy mieszkać, gdzie chcemy, pracować, gdzie chcemy, jeszcze płacić podatki, gdzie chcemy, a tam jednak trzeba pamiętać i przespaliśmy to jako cała Europa, jako cała Europa, że ten niedźwiedź rosyjski, on sobie Wywiad tam zawsze. Myśmy ostrzegali cały czas. W latach no 90. Tutaj też ja ostrzegaliśmy. Ja się nie mogę wypowiedzieć, ale... A ja mogę, bo po prostu no, znam to dokładnie za Dokładnie tak, a więc myśmy sobie to przespali, licząc na to, że fajnie, że wreszcie... Jesteśmy cywilizowani i wreszcie pozbyliśmy się wojen. Wojny się toczą. Bliski wschód, Daleki wschód, gdzieś tam Azja, gdzieś w Afryce się coś dzieje. Zapomnieliśmy, że jednak Jugosławia była dosyć krwawa, nie? a to już były lata, lata 90., i teraz dostajemy taką nauczkę, która nam powinna mówić państwowo, narodowościowo, że dbajmy o siebie dosyć mocno, to co robi Szwajcaria. To co robiła Szwecja do tej pory. Szwecja poszła po rozum do głowy, bo jednak przystąpiła do sojuszu, bo myślę, że żaden analityk nie odradzał przystąpienia, tylko jednak patrzenia, musimy być w sojuszu, bo jesteście sami, sami nie ugracie wszystkiego, choćby tylko pod względem wywiadowczym, kontrwywiadowczym. No to tutaj mamy dużo większe siły. Szwecja była w związkach z NATO to i utrzymywała informacje, sprawę, pracowałem ale... w kwaterze głównie na to, Szwedzi byli tak jakby jedną nogą w sojuszu. Natomiast była główna kwestia, to jest taka właśnie, między innymi o czym rozmawiamy, czyli wsparcie w przypadku zagrożenia, kiedy trzeba zwiększyć siły zbrojne, kiedy postawić je odpowiednio i druga sprawa to jest kwestia broni nuklearnej. No, to jest najważniejsza sprawa, no, tak naprawdę, bo Rosja jedyną siłą, która naprawdę może zagrozić nam, to jest broń nuklearna. I następna rzecz w związku z tym, jakie są doświadczenia z wojny ukraińskiej. Czego Ukraińcom na froncie najbardziej brakuje w tej chwili? Podostają dostają broń, hmm. okay? wyposażenie też ludzi. No i to ludzi. Jest duża praca no, dla nas wszystkich. Tak, my mamy mieć 300 tysięczną armię. Eksperci mówią, że to za mało. Eksperci pan, mówią, jeżeli że Rosjanie potrzebujemy 2 Nie, ja uważam tak. Jeżeli Rosjanie mają 2 miliony, to my, jako Polska, potrzebujemy też 2 milionów. Nie, ja jeszcze NATO potrzebuję. No Dla właśnie. Dlatego, jeżeli mówiąc o tej 300 tysięcznej armii, to czy słyszał pan, albo gdzieś przeczytał, że ktoś, kto założył 300 tysięczną armię w Polsce. Zapytał się naszych sojuszników z NATO, jak zapatrujecie się na tak dużą armię polską, gdzie my jesteśmy w okupowaniu. się że słyszałem. Jak ja najbardziej. Słyszałem. Ja nie słyszałem. Bo mam ktoś... kontakty, to, to panu mówię. Ja Plany operacyjne NATO zakładają właśnie współdziałanie. Określa się też m.in. misje i zadania dla poszczególnych państw okay. w ramach tych planów operacyjnych. To, co dotyczy Polski jest uzgadniane w kwaterze głównej NATO. To nie jest nasz wymysł tylko i wyłącznie. Nie wzięte z, z powietrza. Nad tym pracują nasi sztabowcy, a razem ze sztabowcami NATO. My musimy swoje zadania wypełnić. Najlepiej byłoby, gdybyśmy wykonali je z nadwiązką. Tylko na początku jest coś takiego jak strategia. Do strategii jest, do, jest na równi dodawany sprzęt i, i siła żywa. Oczywiście. No to jaką my mamy strategię? Mamy strategię obronną. W tej strategii jest obronnej sojuszem, obronnej. potrzebujemy 300 tysięczną armię, a czy słyszał Pan o długofalowych zakupach, które przed powiedzeniem, że będziemy mieli 300 tysięczną armię, nam to doposażą? Zaraz wyjaśniam. To, to czy potrzebujemy, pan dzisiaj, czy potrzebujemy, pan dzisiaj jeszcze też o gospodarce. Czy słyszał pan o rozwinięciu naszej gospodarki, podpisanie umowy No o tym mówiłem zasadzie? właśnie, O tym, że, że trzeba, żeby mhm. rozbudować przemysł obronny. Trzeba, żeby był wpięty w gospodarkę całą. Trzeba, żeby cała gospodarka się rozwijała. Jeżeli chcemy się pytanie, obronić, a czy to nie tylko armia, gospodarka ale i gospodarka z czasów rynku niewojennego pociągnie to wszystko. Oczywiście musi być rozwinięta. Natomiast no, jeśli chodzi, czy a potrzebujemy 200, 300 no. czy 500 tysięcy żołnierzy, to ma wynikać z analiz sztabowych. To jest kwestia sztabowców. I ja rozumiem, rozumiem to w taki sposób, że to, że określono parametr 300 tysięcy, jest to kwestia właśnie tego, że to wynika z tych analiz, Dobra, a z gier wojennych, powiem, z manewrów, ćwiczeń. Dobra, teraz powiem Panu coś takiego. E, mamy rynek rynek i na dzisiejszym rynku a ja się z tym mierzę brakuje stolarzy ślusarzy budowlańców i pracowników fizycznych tak kolokwialnie mówiąc wszyscy chcą być influencerami albo mieć mieszkania na wynajem nie ma nikogo kto by poszedł bo już nie ma też szkół takich zawodowych jak kiedyś do roboty po prostu zgadza się zgadza się jest Czyli to jest dosyć problem, duży problem. ale każdy problem do, jest do rozwiązania. Tak, i ten problem do rozwiązania jest to, co daje nam emigracja. Ta, która jest dzisiaj z Ukrainy, z Białorusi, a więc mamy dosyć dużo pracowników fizycznych, jeżdżąc po Warszawie, słuchać, jakim językiem się mówi na budowach, prawda? Jeżeli mówimy o tych pracownikach fizycznych, że nam im brakuje, i to jest dosyć duża część społeczeństwa, i mamy wojsko, w których tymi pracownikami, często fizycznymi, są sierżanci, szeregowi. Rucznicy, kadra taka, tam są dokładnie takie same zawody fizyczne. Jeżeli mamy lukę w przestrzeni cywilnej na pracowników fizycznych, dokładnie taką samą lukę mamy w wojsku. Tu ją zapełniamy migracją. Do wojska mogą mieć tylko obywatel Rzeczpospolitej. Oczywiście, że tak. Natomiast czym my zastąpimy? Jak weźmiemy 300 tysięczną armię, zmontujemy, jeżeli mamy problem z pracownikami na rynku cywilnym? Na razie uważam, że idzie nieźle. Zaproponowano korzystne no. warunki dla naboru wojskowego, no. i ludzie do wojska, jak podaje minister Kośnia kamysz się garną. Oczywiście, i to potwierdzam. To Oczywiście. potwierdzam. Więc te warunki są atrakcyjne. Natomiast to trzeba, co będzie w przyszłości. To jest kwestia oczywiście szkolenia rezerw. Za co się jeszcze MON nie wziął? Polska Nieprawda. nie jest. Mamy Szkolimy rezerwy. Potrzebujemy jest znacznie więcej. To jest, ostatnio jest i aktywna rezerwa, raport sprawozdanie amerykańskiego uh -huh. na temat stanu przygotowania państw europejskich do wojny ewentualnej. I okazuje się, że tylko trzy państwa w Europie mają rezerwy większe niż liczebność własnych sił zbrojnych. Do tych państw nie należy Polska. No, ja sobie zdaję że do nich nie należymy. Natomiast ideałem byłoby, gdyby rezerwy w wojsku były dwukrotnie, trzykrotnie większe albo jeszcze większe, tak jak w takich państwach, gdzie szkoli się masowo, niż, niż wojska, bo to jest ten parametr, żeby było tyle wojska, ile potrzeba do wykonania określonych zadań. No, ja Natomiast ja tu przyznam całkowicie rację, tylko że. Ja nie chcę nikogo obwiniać, tylko cały czas będę patrzeć na to, co mamy dzisiaj przez pryzmat z tych 35 lat wolnej Polski. Bo to, co dzisiaj mamy, to jest ciągłość całej polityki, którą prowadziliśmy. Przez wszystkie partie po kolei. Po kolei każdy od siebie coś wrzucił albo coś, coś wyciągnął. I pan dopytuje się, jakie my mamy doświadczenia z wojny na Ukraińskiej, to to się dzieje. To się dzieje. My nie możemy patrzeć na prawicę, na lewicę, na środek, tylko akurat co do obronności, wywiadu, kontrwywiadu i wszystkich służb, to życzyłbym sobie, żebyśmy mieli ciągłość. Taką fajną ciągłość, bo żołnierz nie przychodzi do wojska na 4 lata, na kadencję danej partii, tylko dzisiaj podpisuje kontrakt na 25 lat. A więc jak zapoczątkować kogoś karierę, żeby przez 25 lat miał Możliwość rozwoju i satysfakcji pracy, bo chcemy, żeby po 5, 10 i po 20 latach z taką samą siłą i energią mógł wziąć słowiowy karabin i pójść do działania bojowego. Słusznie, ale w tym zakresie jest dobrze, dlatego że jest pełny konsensus. Programy, które zostały zapoczątkowane za, przez poprzednią koalicję, na szczęście są kontynuowane. Wojsko. Rośli Tylko, że poprzednia nie zrobiła tego. Przez sześć lat, na 8 lat rządzenia, niszczyli wojsko polskie, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Ostatnie dwa lata w strachu przed tym, co się dzieje na Ukrainie, zaczęli rozwijać polskie wojsko. Po prostu zmarnowano wiele lat. Stało się bardzo źle i ludzie odpowiedzialni za to, mam nadzieję, że poniosą konsekwencje. Też w, to Bo, w to Tak jest. Natomiast wracając do kwestii doświadczeń ukraińskich i braku żołnierzy. Musimy szkolić rezerwy. Trochę mnie zaniepokoiła wypowiedź szefa sztabu generalnego, który oświadczył, że nie planuje się przywrócenia poboru do wojska. Nie będziemy mieli silnej armii, jeśli nie będziemy rezerw mieli. Jeśli nie będzie pomoru do wojska, nie będzie szkolenia rezerw w skali, która jest nam potrzebna. Wie pan każdy ma jakiś swój pomysł na to. Mój pomysł jest całkowicie inny. Mój pomysł jest taki, żeby. Nie robić, nie przywrócać zasadniczej służby wojskowej, bo dzisiejsza młodzież jest inna od tej młodzieży, którą myśmy byli, ja bym zrobił w moim przekonaniu trzymiesięczne przeszkolenie obrony wojskowe, tak jest, obrony cywilnej dla 100% społeczeństwa. Super. Wie Pan dlaczego? Bo jak patrzcie to, co mówiłem na wojny na Ukrainie, te doświadczenia, to w pierwszych dniach wojny na Ukrainie ginęło więcej cywili niż żołnierzy. Jak dzisiaj spadają rakiety i bomby, to spadają. Więcej na cywili niż na żołnierzy na granicy. A więc dajmy społeczeństwu, zróbmy społeczeństwo na tyle silne, żeby mogło w sytuacji kryzysowej w cudzysłowie samo sobie ze sobą poradzić, bo jednak żołnierze i wojsko będą walczyli, a więc pomożenie mocnej obrony cywilnej, która pozwoli nam się sobą zaopiekować, a po takim trzymiesięcznym, dajmy na to, przeszkoleniu. Ci, którzy dostaną bakcyla i będą się nadawali do tego, żeby być rezerwami, dopiero ich weźmie. Dlaczego? Bo to jest marnowanie sił i środków, wrzucić kierowcę samochodu, informatyka i lekarza w kamasze i kazać im się czołgać i strzelać z kałacha. To jest następna rzecz, która jest dosyć ważna, bo dzisiaj młody chłopak, który jest fujarą fajty łapą i ma jeszcze słabą y, kategorię y, lekarską, może być świetnym operatorem drona. Dokładnie. Natomiast chodzi mi o to, że oczywiście obrona cywilna została zniszczona w ustawie o obronie ojczyzny. PiS zapomniał o tym, że istnieje coś takiego, istnieje potrzeba. Teraz jest próba odbudowy, jest ustawa w tej chwili w parlamencie. Mam nadzieję, że wyjdzie w życie i będziemy mieli obronę cywilną. Natomiast ja myślę raczej o wojsku. Wojsko musi być liczne w sytuacji, kiedy powstanie zagrożenie. Trzeba przywrócić bezwzględnie przewrócić powszechną służbę wojskową. Nie mówię o tym, żeby wróciły czasy, kiedy dwa-trzy lata trzymano młodych ludzi w Kamaszach. Nie chodzi o to, szkolenie unitarne oczywiście można modyfikować. Dalsze szkolenie jest związane z tym, jaki sprzęt wojsko posiada. Rezerwiści muszą umieć obsługiwać ten sprzęt. Rozumiem, że nad tym przynajmniej w sztabie się pracuje, żeby nie dopuszczać do tych idiotyzmów, które miały miejsce w czasach PRL-u i przed zawieszeniem służby wojskowej, nie gdzie to. była fala w wojsku, ludzie nienawidzili służby wojskowej, do prawa dochodziło do strasznych sytuacji. Tego nie wolno zrobić. Należy pracować nad tym, jak uatrakcyjnić taką służbę właśnie dla rezerwy właśnie, żeby ci ludzie kochali wojsko. A druga sprawa... No ale ko kochają, bo jeżeli popatrzymy na rozwijające się Wojsko Obrony Terytorialne, to tam są sami ochotnicy, którzy tą służbę traktują jako bycie takim weekendowym żołnierzem. I dosyć dużo tych żołnierzy jest. Jest coś takiego jak aktywna rezerwa, a więc rezerwiści mogą wrócić do jednostek i... Mając kontakty ze swoimi kolegami świetnie sobie radzą i jedna i druga strona jest zadowolona, bo mamy już kogoś kto jest weteranem żołnierzem po służbie, teraz przychodzi z instruktorem strzelectwa. Tak? tak, ale tak. my potrzebujemy 200-400 tysięcy. Ale to jest taki pierwszy krok, są robione. Ile nie wiem, nie jestem strategiem, aż tak bardzo no, jest to co rozwinięty. musi wynikać z analiz sztabowców. Dlatego ja jeżeli doradzam, to doradzam w taki sposób, żebyśmy mieli wysoko wykwalifikowaną kadrę. Bo dzisiaj, mając przewagę technologiczną, jedynie tak jesteśmy z Rosją w stanie wygrać. Nie czołg przeciwko czołgu. Rezerwista tylko... musi też umieć wykorzystać tę przewagę technologiczną. I musi być, musi istnieć. Nie może być tak, że bo jak większość społeczeństwa polskiego, teraz było badane niedawno, już dwukrotnie zresztą, okazało się, że tylko 17% młodych ludzi chce bronić ojczyzny. Trzeba z tym skończyć. To tak dużo. No, chyba pan żartuje. To i tak. To no. jest tragedia dla ja... edukacji, dla rządzących Ale dlaczego, to jest dlaczego, dlaczego mówię, że i tak dużo? Bo pan dotknął teraz bardzo ważnej rzeczy, a więc edukacja. Jeżeli nie damy tych patriotycznych pierwiastków na etapie wczesnoszkolnym, no to jak później chcemy mieć, żeby ktoś poczuł się nie tylko patriotą, ale też żeby miał zajawkę chęci bycia w służbie, w każdej jednej, w Policji, w Straży Pożarnej, Straży Granicznej i w Wojsku, bo ten mundur w, w Polsce noszą nie Zgoda. tylko żołnierze. Stało się. Mamy taką młodzież, jaką mamy, ale jest szansa, na to mamy zmienić. młodzież. Mamy, mamy dobrą, młodzież. ale musimy mieć lepszą. Taką, która będzie patriotycznie nastawiona i która będzie służyła w wojsku. Potrzebne jest przywrócenia zasadniczej służby wojskowej. Takie jest moje <laughs> zdanie. Takie będę prezentował zawsze. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą rozmowę. Mnie też było miło. Zdaje się, że musimy państwa. kończyć tak. już. Także mam nadzieję, że będzie okazja do rozmowy jeszcze również na inne tematy związane z naszym wojskiem polskim na służbą wojskową Generalnie rzecz biorąc. Dokładnie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję za służbę wszystkim tym, którzy w mundurze. Również dziękuję.